Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ewangelia według Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Prześladowany przez wiersz z Biblii. Taką ilustrację opartą na historii z życia ewangelisty o nazwisku Dwight Moody chciałbym tutaj przedstawić jako komentarz do tego wersetu z Mateusza 6:33. Dwight L. Moody, żyjący w latach 1837-1899, amerykański kaznodzieja, opowiadał, że na koniec pewnego wieczoru, którego głosił o wierszu z Ewangelii według Mateusza 6:33, pewien mężczyzna podszedł do niego poruszony. Powiedział: Panie Moody, gdy przed 40 laty opuszczałem moich rodziców, moja mama bardzo mnie prosiła, abym oddał swoje życie Chrystusowi. Jednak nie miałem na to ani ochoty, ani czasu. Obiecałem jej, że jeśli to będzie możliwe, każdej niedzieli będę chodził do kościoła. Gdy wypakowałem swoją walizkę, zauważyłem, że mama włożyła mi do niej Biblię i zakreśliła wiersz z Mateusza 6:33. Gdy następnej niedzieli poszedłem do kościoła, pastor mówił o wierszu z Mateusza 6:33. Kilka tygodni później odwiedziłem inny kościół i tam znowu pastor mówił o tym samym wierszu. Na początku byłem wzburzony, ale uspokoiłem się, bo pomyślałem, że mogę zostać chrześcijaninem później. I teraz przyszedłem do tego kościoła, w którym Pan jest. Pan mnie nie zna i ja Pana też nie znam. I o czym Pan głosi? Wiersz z Mateusza 6:33. Panie Moody, myśli Pan, że Bóg jeszcze może mi przebaczyć i mnie zbawić? Moody zapewnił go, że drzwi do zbawienia ciągle są otwarte. Ten człowiek wziął sobie to do serca i się nawrócił. Bóg był cierpliwy przez 40 lat i dopiero wtedy modlitwy jego matki zostały wysłuchane. Być może ty również, ty też masz jakiś wiersz z Biblii, który ciągle chodzi ci po głowie, który cię, można powiedzieć przysłowiowo, prześladuje w cudzysłowie. A może wiesz, że już od wielu lat ktoś za tobą się modli. Dlaczego się nie nawrócisz? Jak długo jeszcze Bóg ma na ciebie czekać? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi i jest gotów, aby przebaczyć ci twoje grzechy. Więc uwierz Panu Jezusowi, a będziesz raz na zawsze zbawiony od należnej tobie kary piekła wiecznego.